Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pan Grzegorz Kądzielawski, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Grzegorzu, może zacznijmy od tego, bo jest Pan dosyć blisko wokół tych spraw, które teraz dzieją się, dosyć gorących wydarzeń w Warszawie przy ulicy Wiejskiej. Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pan jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego może powiedzieć nam w kilku słowach, jak Pan ocenia tę dość zawiłą sytuację, o której mówią praktycznie teraz wszyscy Polacy. Nie, na pewno, tak jak Pani redaktor zauważyła, jest to skomplikowana, zawiła sytuacja, ale jestem przekonany, że w niedługim czasie zostanie wypracowane rozwiązanie, które będzie optymalne dla wszystkich. Już słyszymy, że jest nowa w Sejmie, od wczoraj bodajże nowy projekt ustawy regulujący funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że będzie to projekt kompromisowy, który jakby w konsekwencji doprowadzi do uspokojenia sytuacji i przede wszystkim też na przyszłość ureguluje w sposób jasny i klarowny funkcjonowanie tego ważnego gremium. To skąd to burzenie? Nie można było się od razu porozumieć i dogadać? Jak pani redaktor zapewne pamięta, na końcówce, zupełnej końcówce kadencji poprzedniego parlamentu, koalicja rządowa Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe nie chciała słuchać apeli opozycji o wstrzymanie się, nie chciała słuchać apeli prezydenta o niepodejmowanie strategicznych decyzji z punktu widzenia polskiego państwa i jakby ustroju polskiego państwa. Na siłę przeforsowała rozwiązania, które dzisiaj, jak wiemy już po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, nie do końca były zgodne z prawem i jakby w ten sposób otworzyła też tą przysłowiową puszkę Pandory. Gdyby wówczas koalicja rządowa wstrzymała się, zachowała klasę, umiar i kulturę, myślę, że nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji, że musimy pewne rzeczy skorygować. No ale mówi się przecież w ostrych słowach, dosyć dosadne, mówi się o zamachu stanu, wypowiada się Martin Schulz o tym, co dzieje się u nas w Polsce. Także no taka nagonka medialna też spowodowała swoje. Oczywiście, bardzo dobrego stwierdzenia pani redaktor użyła, nagonka medialna. Ja generalnie apeluję do obserwatorów, do komentatorów, do mediów, bo tu też duża rola mediów w tym wszystkim, o to, żeby jakby nie wyciągać pochopnych wniosków, nie ferować wyroków. Dla mnie zupełnie niezrozumiała burza i zamieszanie związane z publikacją tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, gdzie mamy ewidentne orzeczenia Sądu Najwyższego mówiące o tym, jak należy interpretować kwestię niezwłoczności. Jest to 14 dni, a tutaj w szóstym dniu już mamy wielką burzę, zawiadomienie do prokuratury i nakręcamy, sami trochę nakręcamy taką spiralę medialną zupełnie niepotrzebnie. Jest Pan bliskim współpracownikiem wicepremiera. To w związku z tym też chciałam zapytać, no i oczywiście człowiekiem, który od lat gdzieś tam funkcjonuje w polityce z tej prawej strony politycznej sceny. No, jak Pan ocenia rządy PiS-u i jak Pan ocenia również rządy Andrzeja Dudy? Zarówno rządy pana prezydenta Andrzeja Dudy dotychczasowe, prawda, bo jeszcze wiele zostało do zrobienia. To jest dopiero początek, jeśli chodzi o tą dobrą zmianę, bo ja wierzę głęboko, że jesteśmy w procesie uruchamiania wielu inicjatyw do tej dobrej zmiany nas prowadzących. Oczywiście z dużą nadzieją spoglądam na zamierzenia rządu pani premier Beaty Szydło. To jest też duża szansa dla Małopolski, ponieważ nigdy do tej pory jeszcze nie było i podejrzewam, że prędko nie będziemy mieli sytuacji, w której Małopolska ma prezydenta Rzeczypospolitej wywodzącego się z Małopolski, prezydenta, premiera, wicepremiera, kilku konstytucyjnych ministrów czy podsekretarzy stanu. To naprawdę jest duża szansa dla naszego regionu. Wierzę głęboko, że ją wykorzystamy. A jeśli chodzi o te jakby początkowe działania, no oczywiście musimy trochę rzeczy ustabilizować, trochę rzeczy naprawić po poprzednikach, żebyśmy mogli tą dobrą zmianę wprowadzać w życie. Zmieńmy temat, przejdźmy może do kwestii związanych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutaj przed wyjściem na antenę rozmawialiśmy o tym, jakie szykują się nowe projekty uchwał związanych właśnie z tym resortem. Może kilka słów na ten temat, co czeka szkoły wyższe. No, o tym będzie mówił pan premier Gowin już niebawem, bo jak wszyscy Państwo na pewno zauważyliście, od pewnego czasu jest mniej aktywny
medialnie, ale to bierze się z tego powodu, że chce się dobrze przygotować do tych 4, 8, może i więcej lat, które mam nadzieję przed nami w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo jakby zakładam, że to jakby nie jest projekt na 4 lata i wierzę w to głęboko. Natomiast oczywiście z takich ogólnych założeń, które mogę dzisiaj zdradzić, to na pewno będziemy stawiali na kwestię innowacyjności. Na pewno będziemy stawiali na kwestię współpracy nauki i biznesu. Jakby biznes musi zrozumieć, że musi współpracować z uczelniami, a uczelnie muszą się otworzyć na biznes. Czyli mieli teoretyzowania i więcej praktyki. Dokładnie tak. Jakby tego też, jakby to po rozmowach z przedsiębiorcami widać, że brakuje im praktycznie przygotowanych absolwentów. To chcemy zmienić. Chcemy trochę bardziej otworzyć się na kwestie patentów, wdrożeń, wszystkiego, co wiąże się z innowacyjnością. My chcielibyśmy tutaj, jest kilka drobnych zabiegów prawnych, które mogą znacząco ułatwić sytuację polskim młodym naukowcom, startupowcom, wynalazcom w ich życiu zawodowym, potem wcześniej naukowym. To chcemy zmienić. No i umiędzynarodowienie, to żeby studenci z Polski mogli swobodnie korzystać z tego, co oferują renomowane światowe uczelnie i z drugiej strony, żeby studenci z zagranicy swobodnie mogli przyjeżdżać do nas, mając poczucie, że u nas kształcenie jest naprawdę na dobrym poziomie. Czy możemy się spodziewać większego budżetu na szkolnictwo wyższe? Bo dużo się o tym mówi, że jest sporo niedofinansowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę innowacyjność, o granty. Tutaj mamy spore środki. Oczywiście będziemy zabiegali o to, żeby w ramach kolejnych budżetów ta pula na innowacyjność, na badania ulegała tylko i wyłącznie zwiększeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Zresztą pani premier wielokrotnie mówiła o tym, że nauka, że szkolnictwo wyższe, badania, rozwój to również wpływ na gospodarkę i na kondycję gospodarczą całego państwa. Dlatego jakby nie wyobrażam sobie, żeby tu zabrakło środków na tą jedną ze strategicznych gałęzi również polskiej gospodarki, jaką jest innowacyjność, przemysł, współpraca nauki z przemysłem, z biznesem. Funkcjonuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ma bardzo duże granty dla wynalazców, przedsiębiorców, innowatorów, dla uczelni, dla podmiotów naukowo-badawczych. Zachęcam również do tego, żeby podmioty z regionu tarnowskiego ubiegały się o te środki. To jest naprawdę bardzo duża pomoc w uruchomieniu linii produkcyjnej, laboratoriów badawczych, wdrożeń, uruchomienie całej innowacyjnej produkcji. Jeżeli chodzi o sejmik województwa, bo to też jest jeden z obszarów pańskiej działalności, jesteśmy na etapie praktycznie w każdym samorządzie budowania nowego budżetu. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o województwo małopolskie? Jesteśmy po wszystkich komisjach merytorycznych, które opiniowały budżet. Zostało zgłoszonych dużo wniosków, projektów, wniosków do budżetu. Część już na etapie procedowania w komisjach uzyskała akceptację. Niektóre myślę, że wrócą na sesji 30 grudnia, kiedy będziemy ostatecznie rozmawiali o budżecie i uchwalali budżet. Mam nadzieję, że w atmosferze konsensusu, o co cały czas apelujemy jako opozycja, uda się wynegocjować i wypracować dobry budżet, zrównoważony budżet dla Tarnowa, dla Małopolski, no i w konsekwencji również dla Tarnowa. No właśnie, jak wygląda współpraca w Sejmiku Województwa Małopolskiego, jeżeli chodzi o opozycję, jeżeli chodzi o partie rządzące? Niestety, jako opozycja jakby często jesteśmy marginalizowani i to jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo przykre, bo apelowaliśmy na samym początku całej procedury związanej z dochodzeniem do uchwalania budżetu, żebyśmy w takiej atmosferze dialogu i konsensusu do pewnych spraw podeszli ponadregionalnie, ponadpartyjnie. No nie zawsze się to udaje. Niestety nie zawsze się to udaje. To zresztą widać po głosowaniach na komisjach, że te wnioski, które w dużej mierze wychodzą ze strony opozycji, nie są rozpatrywane pod kątem ich merytoryczności, tylko afiliacji, ewentualnej afiliacji politycznej. I to jest niestety niedobra praktyka. Jesteśmy też przed ostatnią perspektywą finansową, jeżeli chodzi o fundusze unijne. Jeżeli tutaj możemy liczyć jako Tarnów czy subregion tarnowski na jakieś... Oczywiście, że tak. Natomiast to też zależy od aktywności podmiotów funkcjonujących i samorządów i podmiotów funkcjonujących czy w Tarnowie, czy w subregionie tarnowskim. Ja dzisiaj jestem na świeżo po spotkaniu z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
i też zachęcałem ich do tego, żeby korzystali ze środków, które są w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, właśnie dedykowane PWSZ-om. To jest gigantyczna kwota, 32,5 miliona euro na kolejną perspektywę finansową do roku 2020. Nie wyobrażam sobie, żeby tarnowska wiodąca uczelnia nie skorzystała z tych środków i jakby w innych obszarach również tych środków jest sporo. Mamy ostatnią szansę, żeby skorzystać i ściągnąć te środki do Tarnowa, ale ściągnąć je mądrze, bo to też jest nie sztuka zaabsorbować środki. Sztuka jest zaabsorbować je mądrze, tak żebyśmy potem nie zastanawiali się, skąd weźmiemy środki na utrzymanie tej infrastruktury, a oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że taka infrastruktura, czy na przykład badawcza, czy jakaś ogólna rozwojowa nieruchomości, również generują określone koszty i to jest, podlega pewnym obostrzeniom, jeśli chodzi o rozliczanie. Również tu mamy do czynienia z pewnymi restrykcjami i musimy też, jakby ściągając środki dzisiaj do Tarnowa czy do regionu tarnowskiego, musimy nie patrzeć w perspektywie jednej kadencji, nie możemy patrzeć w perspektywie tego, co wójt, burmistrz, prezydent da sobie na ulotkę za 3 czy 4 lata, tylko jak będzie wyglądało moje miasto, jak będzie wyglądał mój region za lat 20. I wtedy, jakby mając taką długą perspektywę, możemy wtedy świadomie sięgać po środki europejskie. A propos perspektywy, jako wieloletni radny miasta Tarnowa, także wiceprzewodniczący, z perspektywy tej, w której pani się teraz znajduje, jak pan ocenia to, co dzieje się w mieście, jeżeli chodzi o działalność Rady Miejskiej i prezydenturę Romana Ciepieli? Znaczy, jeśli chodzi o prezydenturę pana prezydenta Ciepieli, przyznam szczerze, pan prezydent w kampanii rozbudził emocje, rozbudził nadzieję, a teraz mam wrażenie, że nie do końca nadąża za tymi rozbudzonymi nadziejami. Tak jak rozmawiam z mieszkańcami, mają poczucie no jednak panującej w mieście stagnacji. Słyszymy o pomysłach referendum. To też jakby jest wyznacznik tego, czy prezydent skutecznie sprawuje swój urząd. To chyba na obecnym etapie jest pytanie trochę retoryczne. Pan prezydent za bardzo skupił się w moim przekonaniu na najbliższym otoczeniu i na dobieraniu sobie kolejnych pełnomocników do spraw X, Y, Z, a jakby mniej skupia się na tym, na czym powinien, czyli na rozwoju Tarnowa. No ale wspomniał pan o kwestii referendum, o której tutaj już rozmawialiśmy wielokrotnie z różnymi przedstawicielami Rady Miasta Tarnowa. Czy to jest tak, że to referendum faktycznie byłoby wynikiem oceny jakiejś działalności, aktywności prezydenta, czy może raczej jakichś wybujałych, wydumanych ambicji radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają większość? Dla mnie takim symptomem tego, że w mieście nie dzieje się najlepiej, jest jakby sam fakt podniesienia tematu referendum. Ja nie wiem, czy ono ostatecznie dojdzie do skutku, to jakby czas pokaże. Natomiast na chwilę obecną odwołajmy się do kadencji pana prezydenta Ścigały, wcześniej kadencji pana prezydenta Bienia. No nie było w poprzednich kadencjach takich pomysłów. Oczywiście też krytycznie ale też siła polityczna była inaczej podzielona. Krytycznie opozycja się odnosiła do również do poprzednich włodarzy. To jest jakby naturalne. Natomiast nigdy nie dochodziliśmy do tej granicy referendum. Tutaj dochodzimy do pomysłu, projektu, za chwilę referendum i to już samo w sobie jest bardzo niepokojące. Dziękuję serdecznie za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.